pozycją, dania ludziom szansy na to, żeby zrozumieli, kim w ogóle są. Proces maturyzacji, dorastania, dojrzewania mózgu trwa wiele lat. On nie kończy się ogólnie w wieku 18 lat, ale potrzebujemy jakiejś prawnej granicy. To, o czym mówisz ty, sensowne postulaty, żeby ludzie poznali samych siebie. Natomiast na chwilę obecną na zachodzie, w Niemczech, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii trwają bardzo intensywne, po części już niestety udane próby wprowadzenia czegoś zupełnie innego. Model, o którym mówisz ty, jest modelem naukowym, natomiast środowiska gender chcą wprowadzenia modelu self-ID. Model self-ID oznacza, że jeżeli mówisz, niezależnie od wieku, że jesteś mężczyzną, kobietą, osobą trójpłciową, że identyfikujesz się jako coś, co nie istnieje, ten przysłowiowy samolot, śmigłowiec bojowy, to psychiatra, psycholog nie ma prawa zakwestionować twojej decyzji. Masz 14 lat, chcesz uciąć swoje piersi? Nie ma prawa psychiatra lub psycholog pomóc ci w ogóle zaakceptować swojego ciała. To jest model, w który celują transy, to jest model, w który celują środowiska lewicowe. Także jakkolwiek twoje myślenie jest moim zdaniem bardzo fair, jest myśleniem, które oferuje ludziom szansę, to lewica chce odebrać ludziom szansę. Lewica chce, żeby jak najwięcej osób należało do ich potencjalnego targetu, więc oni nie pozwalają pod karą, pod groźbą kary psychiatrom i psychologom w ogóle porozmawiać z dzieckiem. Hej, mała dziewczynko, może nie jesteś tak naprawdę chłopcem, tylko chciałabyś poczekać, aż twoje ciało dorośnie i zaakceptujesz je. Także byłoby super, ale tak nie jest. Jeżeli chodzi o same podstawowe pytania, tam gdzie ja zaprotestowałem dość głośnym, agresywnym nie, to było to pytanie, czy powinniśmy opierać moralność o naukę? Nie. Nie powinniśmy opierać moralności o naukę. Nauka może informować moralność, natomiast z racji choćby tego, że nauka ciągle się rozwija i jest dyskursem, dyskusją różnych ludzi, poszukiwaniem prawdy, to nie można opierać moralności o naukę. Podam bardzo ważny przykład, dwa przykłady. Te same argumenty, których używają transaktywiści dzisiaj, były 100 lat temu używane po to, żeby dokonywać na ludziach lobotomii. Ludzie po lobotomii są szczęśliwsi, już nie krzyczą. Ludzie po lobotomii są spokojni, mogą się cieszyć, więc hej, przerwijmy połączenie między półkulami, tak żeby ktoś mógł cieszyć się lobotomią, przejść tranzycję lobotomii. I to jest absolutnie niemoralna praktyka, która stosowana była w psychiatrii, w medycynie, właśnie dlatego, bo nauka jakiś czas temu twierdziła, że lobotomia jest okej, więc możemy ją stosować. Inny przykład. Były czasy, kiedy psychologia i psychiatria uważała, że homoseksualizm jest zaburzeniem i że wolno osoby transseksualne, homoseksualne, LGBT jest czymś innym niż te, homoseksualizm w sumie nie ma związku z transseksualizmem nawet, ale psychiatrzy mówili, możemy takie osoby karać, możemy osoby takie zatrzymywać w szpitalach dla chorych psychicznie, możemy takim osobom, takie osoby były ofiarami eksperymentów. Także dzięki temu, że nauka wspierała tego rodzaju rzeczy, to działa się ludziom straszna krzywda. Więc oczywistym dla mnie jest, że nie możemy wywodzić całej swojej moralności z nauki, bo ta popełnia błędy i prowadzi do rasizmu, prowadzi do wykorzystywania kobiet, prowadzi do umniejszania tych, którzy już tak mało mają. Także nie możemy wywodzić moralności z nauki. Musimy mieć pewne założenia aksjomatyczne, których nie da się nawet specjalnie naukowo dowieść, ale które gwarantują, że tym najsłabszym nie stanie się krzywda. Takim założeniem aksjomatycznym jest, że życie ludzkie ma wartość. Udowodnij mi, że życie ludzkie ma wartość. Nie da się tego udowodnić. Można założyć. I moje dla mnie może mieć. Ale czy ludzkie życie generalnie ma wartość? To jest założenie aksjomatyczne. Inne założenie aksjomatyczne. Jeżeli ktoś mówi nie, jeżeli ktoś się broni przed kontaktem seksualnym, to ja nie mam takiej osoby prawa wykorzystać. To jest coś, na czym powinno zależeć kobietom. Natomiast dawniej rozwijająca się dopiero psychologia uważała, że kobiety tak naprawdę są tylko histeryczkami i nie wiedzą, czego chcą. Niektóre kobiety są histeryczkami, czasami nie wiedzą, czego chcą, ale to nie jest powód, żeby je krzywdzić. Inne założenie aksjomatyczne. Dzieci trzeba chronić.
Do dzieci nie powinien mieć dostępu nikt poza rodzicem, który w idealnej sytuacji jest kochającym rodzicem i nie krzywdzi dziecka. Natomiast nie mamy prawa dziecku dawać alkoholu, dziecko nie może sobie robić tatuaży, bo one trwają na całe życie. Małej dziewczynce nie wolno usuwać piersi, bo tego chce. Małej dziewczynce nie odsysamy tłuszczu, bo ona chciałaby być chuda, ona jest transchuda, więc odesijmy jej tłuszcz. Nie, nauczmy dziewczynkę, żeby się zdrowo odżywiała. Tylko to jest właśnie założenie aksjomatyczne, że dzieci trzeba chronić, bo ich mózg jest na tyle jeszcze nierozwinięty, kiedyś będzie, miejmy nadzieję, natomiast obecnie nie jest. To założenie aksjomatyczne jest czymś, co odrzuca kategorycznie ruch trans. Ruch trans przychodzi i mówi, to co czujesz jest prawdą, której nie ma prawa nikt podważać. Jeżeli ty myślisz, że jesteś chłopcem, to jesteś. I to jest zaburzenie tej zasady, która chroni dzieci przed alkoholem, prostytucją, krzywdą, narkotykami, tatuażami, ucinaniem sobie palców i podpalaniem lasów, w którym na końcu te dzieci w podpalonym lesie by zginęły. Także muszą być założenia aksjomatyczne, które nie mają tylko oparcia w nauce, one mogą być przez nią informowane, ale nie są tylko nauką, żeby chronić ludzi. Dlatego nie ma i nie może być przyzwolenia dla transowania dzieci, dla tak zwanej tranzycji osób nieletnich. Dorośli za własne pieniądze, kiedy są dorośli, mogą podjąć taką decyzję, jeżeli odrzucą psychoterapię, jeżeli odrzucą inne formy leczenia, natomiast nie dla dzieci. Nie ma nawet żadnej dyskusji. Ludzkość zawsze widziała, że dzieci muszą być chronione i tak będzie dalej. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że mam prawo twojej córce, nawet wbrew twojej woli, usunąć piersi, bo ona czuje się chłopcem, taka osoba powinna wylądować w więzieniu. To był początek mojej tyrady. Przepraszam, że tak długo trwała, ale uważam, że jest to ważne. To musi wybrzmieć. Łapy precz od dzieci. Jako dorośli róbcie, co chcecie. Druga ważna sprawa. Czym w ogóle jest transseksualizm?